14 września 2007 roku japońska agencja kosmiczna wysłała w kierunku Księżyca misję Selene, lepiej kojarzoną jako Kaguya, nazwaną tak od imienia japońskiej księżniczki ze starodawnych baśni. Głównym celem misji było zbadanie pochodzenia Księżyca, jego ewolucji oraz dokładna analiza jego powierzchni. Kaguya okazała się bardzo wartościowym projektem nie tylko pod względem naukowym, ale również estetycznym. Orbitując 100 km nad powierzchnią Księżyca na orbicie polarnej, dostarczała niesamowite ujęcia powierzchni Srebrnego Globu oraz zjawisk zachodzących w układzie Słońce-Ziemia-Księżyc. Jednym z instrumentów zainstalowanych na pokładzie sondy było urządzenie HDTV, czyli High Definition Television Camera. Składał się on z kamery szerokokątnej oraz wąskokątnej, służących do nagrywania widoków z Księżyca w rozdzielczości HD i w czasie rzeczywistym. Sonda podczas swoich wielu orbit wokół Księżyca wiele razy zarejestrowała wschody i zachody naszej błękitnej planety. 7 listopada 2007 roku podczas przelotu nad biegunem południowym sonda zarejestrowała naszą Ziemię zmierzającą pod księżycowy widnokrąg. Na tym filmie biegun południowy naszej planety znajduje się na górze. Te rejony Srebrnego Globu wciąż są potencjalnym miejscem dla utworzenia księżycowej bazy, zwłaszcza że w okolicach biegunów potwierdzono niedawno istnienie pokładów lodu. Woda mogłaby być więc wykorzystywana przez przyszłe misje załogowe, umożliwiając im dłuższy pobyt na Srebrnym Globie. A to już wschód naszej planety, zarejestrowany prawie pół roku później, 5 kwietnia 2008 roku, kiedy Księżyc z pozycji ziemskiego obserwatora znajdował się dzień przed nowiem. Wówczas kamera HDTV zarejestrowała spektakularny wschód błękitnej planety, którą nazywamy naszym domem. Jeszcze ciekawiej zaprezentował się wschód Ziemi w odwrotnym ułożeniu obiektów. Kiedy Księżyc jest blisko pełni dla ziemskiego obserwatora, z powierzchni Srebrnego Globu Ziemia znajduje się niemal w nowiu i jest nieoświetlona. Na tym filmie widzisz wschód ziemskiego sierpa obserwowany z sondy przelatującej 100 km nad biegunem północnym. Lada moment wpadnie na dzienną stronę Księżyca. Na koniec pozostawiłem chyba najpiękniejszy film, jaki zarejestrowała sonda. 9 lutego 2009 roku na Ziemi mogliśmy podziwiać półcieniowe zaćmienie Księżyca. Całkowity cień naszej planety nie padał bezpośrednio na Księżyc, a minął go w odległości około 500 km. Nasz satelita pozostawał jednak w półcieniu, to też na Księżycu można było obserwować wtedy częściowe zaćmienie Słońca przez naszą planetę. Nie chowało się więc ono całkowicie za Ziemię, również dla sondy krążącej wówczas tylko 50 km nad powierzchnią. Kaguya, przelatując nad biegunem północnym, sfilmowała wschód ziemskiego pierścienia, czyli światła słonecznego rozproszonego w ziemskiej atmosferze, a następnie spod horyzontu wyłoniła się nasza gwiazda dzienna. To jak do tej pory jedyne unikalne wideo z zaćmienia Słońca przez Ziemię i żaden inny księżycowy orbiter po dzień dzisiejszy nie przesłał nam podobnego filmu. Kaguya zakończyła swój żywot 10 czerwca 2009 roku, uderzając o powierzchnię Księżyca. Oprócz kamery HDTV wyposażona była w mnóstwo innych instrumentów, takich jak spektrometry, radary i magnetometry. Dokonała wielu ciekawych odkryć. Jednym z nich było zobrazowanie wiecznie zacienionego miejsca w okolicach bieguna południowego, dna krateru Shackleton. Światło słoneczne nie dociera tam nigdy, a temperatura w jego wnętrzu sięga minus 185 stopni Celsjusza. Zupełnie inaczej jest z obręczą krateru. Szczyty oświetlane są bez przerwy i określane są przez astronomów jako Peaks of Eternal Light, czyli szczyty wiecznego światła. Innym niesłychanym osiągnięciem sondy było odkrycie transportu ziemskiego tlenu przez jony magnetosfery na powierzchnię Księżyca. Ziemska magnetosfera rozciąga się na blisko 600 tysięcy kilometrów, a nasz satelita przechodzi przez nią co miesiąc i zajmuje mu to około 5 dni. W
wtedy bombardowany jest przez cząsteczki tlenu z górnych warstw naszej atmosfery, które w wyniku jonizacji przez światło ultrafioletowe trafiają do magnetosfery. To wszystko w tym fleszu. Dzięki serdeczne i gorąco pozdrawiam. Jeśli podobał Ci się ten film lub nie, pozostaw po sobie jakiś ślad w postaci oceny lub komentarza i powiedz znajomym o tym, że istnieje takie miejsce jak Astrolife i oczywiście oczekuj kolejnych filmów. Ja się już żegnam i niezwłocznie siadam do produkcji kolejnego wideo. Pozdrawiam, hej!